Cześć, mam na imię Paweł. Dzisiaj chciałbym przedstawić nowość Yamahy, to jest motocykl MT-09 Tracer. Na co dzień jestem doradcą klienta we wrocławskim centrum motocyklowym Yamaha na ulicy Żegiestowskiej. Nosimy nazwę też Motorland. To, co będzie przedmiotem mojej krótkiej pogadanki dzisiaj, to jest nowość Yamahy. Motocykl, który będzie przebojem. Nazwa tego motocykla to MT-09, znana Wam, Tracer. I teraz, jeżeli już widziałeś MT-09, to jest oczywiście następna wersja motocykla MT-09, ale na tyle zmieniona, na tyle przebudowana, że jest oferowana jako nowy produkt. Więc jeżeli interesuje Cię zakup motocykla uniwersalnego, motocykla o dwóch obliczach, bo tutaj jest cały czas oblicze motocykla MT-09, który jest motocyklem bardzo dynamicznym, bardzo nowoczesnym, bardzo miejskim, i zarazem drugie oblicze, czyli motocykl turystyczny, soft enduro, wiele tutaj jest na to określeń, ale nadający się do dalekiej turystyki, to ten motocykl z pewnością zainteresuje Ciebie. Dlaczego ten motocykl odróżnia się od normalnej MT-09 i dlaczego jest do turystyki? Chociażby z dwóch powodów. Pierwszy, większy zbiornik, to jest zbiornik 18-litrowy, owiewka, czyli ochrona od wiatru. Tutaj zastosowano też zmieniono mu ustawienia zawieszeń, ustawienia ramy, które powodują, że motocykl się nadaje bardziej do długiej turystyki. Jest w tym po prostu lepszy od motocykla MT-09. Z takich większych zmian, które oczywiście widać, to może zacznę wymieniać po kolei, idąc od przodu motocykla, bo to będzie na. Czyli tak jak mogłeś już zauważyć, motocykl posiada owiewkę. Posiada owiewkę w systemie LED, owiewkę chroniącą od wiatru. Ona jest w regulowaną szybę. Tutaj można ją wyregulować w sposób bardzo prosty, ustawiając tym pokrętłem. Reflektory przednie wykonane są całkowicie w technologii ma LED-owe i światła dzienne, światła postojowe i światła do jazdy drogowej. To o zbiorniku wspominałem, znowu wykończenie karbonowe, nowa, szersza kanapa, dwudzielna, także wygodna do podróży we dwoje. Ta kanapa jest regulowana, można ją regulować w zakresie 840-870 mm. Robi się to w bardzo prosty sposób, przestawiając jakąś tam szajbkę. Każdy jest w stanie to wykonać w przeciągu 2 minut. Standardowo pomyślano o mocowaniu kufrów, to powoduje, że zestaw kufrów do tego motocykla jest stosunkowo tani. Ale i ta moc, ta dynamika motocykla MT-09 zachowana, ale dodatkowo dołożona elektronika dbająca o bezpieczeństwo mniej doświadczonego użytkownika oraz dołożone są standardowe akcesoria, które powodują, że jest bardziej przyjazny dla użytkownika. Zmienione ustawienia ramy kątem seryjnej MT-09 oraz zmienione ma nastawy zawieszeń. Sam motocykl jest również zawieszony wyżej. System kontroli trakcji, TCS, oczywiście daje się wyłączyć poprzez przytrzymanie dłuższe, sygnalizowane jest wtedy zapaleniem kontrolki TCS. To jest to, co stosowane było w motocyklach drogich, a w tej chwili zaczyna ta technologia wchodzić pod strzechy. Wykorzystane są tutaj tylko podstawowe elementy z MT-09, a motocykl ma służyć do podróży, ma mieć swego rodzaju dwoistą duszę, czyli to ma być diabeł do zabawy, wół roboczy do podróżowania i myślę, że taka jego rola. Wartość tego motocykla i to, co oferuje w tej cenie, jest bezkonkurencyjna. Nie jesteś w stanie dostać na dzień dzisiejszy w konkurencji tych gadżetów, tych systemów za pieniądze, które ten motocykl kosztuje, a kosztuje 40 900 zł. Czy jest wart tych pieniędzy? Uważam, że tak. Czas pokaże, rynek zweryfikuje ten produkt. Natomiast pokazuję Ci go dzisiaj, bo data oficjalnej premiery na rynku polskim, wejścia do sprzedaży, to jest 1 lutego.
i myślę, że w granicach kwietnia będzie to ciężki do kupienia produkt, a dzięki mojej pracy i uprzejmości Darka masz możliwość ten produkt zobaczyć i ocenić już dzisiaj.